Dzisiejsza oraz wczorajsza sesja dla polskich inwestorów jest nadzwyczaj optymistyczna. Spowodowane jest to ostatnią decyzją agencji Fitch, która zdecydowała się pozostawić nasz rating kredytowy spokoju z perspektywą pozytywną. Spowodowało to też napływ inwestorów zagranicznych na nasz parkiet, czyli polski złoty zaczął się umacniać i jest jedną z najsilniejszych walut w naszym regionie, a także najsilniejszą walutą w stosunku do walut państw G10. Indeks WIG20 dzięki temu od początku tygodnia urósł już ponad 1%. Kiedy polscy inwestorzy żyją jeszcze ostatnią decyzją agencji ratingowej Fitch, europejscy oczekują na czwartkową konferencję z udziałem Mario Draghiego. Europejski Bank Centralny w przyszłości ma ustalić cele swojej polityki monetarnej i inwestorzy oczekują, że do końca przyszłego roku, a nawet już na wrześniowym posiedzeniu, dojdzie do dodatkowej stymulacji rynku kapitałowego. Zatem możemy spodziewać się coraz większych ruchów na WIG20 oraz na innych indeksach światowych.